Kongres Nowej Prawicy chce budowy strzelnicy obywatelskiej w Radomiu. Piłkarze Radomiaka Radom i siatkarze Cerrad Czarnych rozegrali wyjątkowy mecz w szczytnym celu. Z okazji walentynek zapytaliśmy Radomian, czy i w jaki sposób obchodzą święto zakochanych. Jest wtorek, 14 lutego. Aneta Pieńkowska, zapraszam na dziennik. Członkowie Kongresu Nowej Prawicy zgłosili projekt do budżetu obywatelskiego na 2018 rok. Chodzi o budowę strzelnicy obywatelskiej, dzięki której młodzież miałaby okazję poznać zasady odpowiedniego posługiwania się bronią. Politycy Kongresu Nowej Prawicy skrytykowali dotychczasowe projekty, które wygrywały głosowania w ramach budżetu obywatelskiego. Dlatego do edycji na 2018 rok zgłosili swój projekt. W tym roku postanowiliśmy, że spróbujemy zaproponować coś, co naszym zdaniem nie jest marnotrawstwem, tylko jakimś sensem. Jakim sensem? Dla nas takim sensem w tej chwili jest, tak jak ogłosiłem temat, strzelnica obywatelska. Można by było za te pieniądze, to 200 tysięcy złotych, zorganizować, są różne formy tej strzelnicy, może być to strzelnica zamknięta. Jednak budowa takich obiektów jest zbyt kosztowna, dlatego sympatycy Kongresu Nowej Prawicy chcą, aby w ramach budżetu obywatelskiego powstała strzelnica na świeżym powietrzu, z której przede wszystkim korzystałaby radomska młodzież. Sytuacja na świecie, w Europie się zaostrza i wygląda na to, że może być nieciekawie, jeśli chodzi o zawieruchę wojenną, także do tego stopnia się nawet posuwamy. Ponieważ całe przemeblowanie świata w tej chwili następuje i chcielibyśmy, żeby ta młodzież, no chociaż te podstawy, bo ja rozumiem, że to wojna to nie jest zabawa dla dzieci i to w tej chwili jest sprzęt bardzo nowoczesny i tak dalej, ale chociaż żeby te podstawy, które powinna młodzież mieć, miała przy pomocy tej strzelnicy. O tym, czy wniosek Kongresu Nowej Prawicy zostanie poddany pod głosowanie, dowiemy się do 5 maja, kiedy to zostanie ogłoszona lista zatwierdzonych projektów. W poniedziałkowe popołudnie w hali Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Radomiu doszło do historycznego i niecodziennego starcia. Piłkarze Radomiaka Radom rywalizowali z siatkarzami Cerrad Czarnych Radom. Podczas meczu przeprowadzana była zbiórka pieniędzy na rehabilitację radomianina Kamila Wurmańskiego. Pozytywna inicjatywa, dla nas fajna zabawa, odskocznia od codzienności, od ciężkich treningów, a przy tym jeszcze mogliśmy pomóc choremu chłopakowi, dlatego no, super, super impreza. Wśród Was są zawodnicy, którzy lubią grać w siatkówkę, jak to wygląda? No tak, podobno Adrian Szady próbował swoich sił w siatkówce plażowej i to było widać, że Adrian i Rafał Stróżka byli wyróżniającymi się postaciami w naszej drużynie. Wojtek, przed chwileczką zakończył się kolejny etap całej dzisiejszej imprezy, czyli mecz piłkarski. No i wypadliście na tle Radomiaka bardzo dobrze. To bardzo się cieszę. Trochę mi trudno złapać oddech, bo w takim tempie już dawno nie biegałem. Wprawdzie graliśmy z przewagą jednego zawodnika, ale to niewielka to była przeszkoda dla chłopaków z Radomiaka. Bardzo sprawnie operowali piłkę, piłką przez to naprawdę sporo pobiegaliśmy. Powiedz, jak wypadli piłkarze w meczu siatkarskim? Czy ktoś z nich mógłby się przydać waszemu zespołowi? Zaskakująco dobrze. No, siatkówka jest dosyć trudnym technicznie sportem. Sam się zastanawiałem, jak chłopaki, którzy na co dzień nie obcują z siatką, z piłką, Mikasą, jak sobie dadzą radę i naprawdę fajnie odbijali. No, nie wiem, czy byliby nam w stanie pomóc, ale naprawdę dobrze sobie dali radę. Panie prezesie, jak ocenia pan dzisiejszą imprezę? Niezwykle pozytywnie, a potwierdzenie, utwierdza mnie w tym frekwencja, jaka jest na hali, bo mieliśmy drobne obawy, czy ludzie kupią ten pomysł, a okazuje się, że pomysł jest znakomity. Panie prezesie, tak się zastanawiam, że czy po tym dzisiejszym ostatnim meczu piłkarskim ktoś z zawodników czarnych nie powinien dołączyć do Radomiaka, bo zaprezentowali się bardzo dobrze.
Na szczęście ja nie muszę się tym głowić. Proszę pytać trenera Liczkę o to. Ja się cieszę, że hala Mosiro jest wypełniona, że ludzie przyszli zobaczyć sport, ale przede wszystkim zaangażować się w akcję charytatywną. To jest piękne, że w tych trudnych czasach ludzie chcą uczestniczyć w takich imprezach. Panie prezesie, tak się zastanawiam, czy po tym meczu siatkarskim, który widzieliśmy, ktoś z zawodników Adomiaka pana zdaniem ma przyszłość w siatkówce, czy raczej jednak mimo wszystko powinni się skupić na futbolu? Znaczy przyszłość na pewno mają, ale myślę, że są na tak dobrej drodze, żeby grać najpierw w pierwszej lidze, a później w ekstraklasie, że trzymając kciuki, niech zostaną lepiej przy piłce nożnej. Siatkarze bardzo dobrze sobie radzą, zarówno i w siatkówce, i w piłce nożnej. No tak, no, siatkówka jest trudnym sportem. Siatkówka wymaga milionów powtórzeń i to jest bardzo techniczny sport. Ja tylko szacunek pełen dla piłkarzy Radomiaka, że tak dobrze sobie radzi. Natomiast piłkę nożną grają wszyscy. Chłopaki, wiem, że zdarza im się też w momentach, kiedy jest trochę czasu, przed odnową biologiczną grają w piłkę. Pełna relacja już teraz dostępna jest w zakładce Sport na naszej stronie internetowej i zmieniamy temat. 14 lutego obchodzimy walentynki. Z tej okazji mazowieccy policjanci rozdawali na radomskim deptaku serduszka, które miały przypomnieć o odpowiednim zachowaniu się na drodze. A wszystko po to, aby bezpiecznie dojechać do swojej drugiej połówki. Policjanci w mundurach są, zebra też. Serduszka w dłoni, policyjne walentynki w Radomiu możemy uznać za rozpoczęte. Mazowieccy policjanci właśnie w ten oryginalny sposób przypominali mieszkańcom o dniu zakochanych. Pamiętajmy o tym, że nasze połówki, nasze osoby zakochane tą miłość wyrażają między innymi przez troskę. Przez to, że nam nieraz przypominają podczas jazdy: mężu, żono, zapnij pasy, prawda? A odpowiednio byś w foteliku usadził naszą pociechę, zwolnij, bo na przykład pieszy na przejście wychodzi, ustąp mu pierwszeństwa. Przy okazji walentynek również policjanci przekonywali o odpowiednim zachowaniu na drodze. Chciałbym przypomnieć, że jeżeli pan się spieszy, to trzeba zwolnić, trzeba uważać, jeździć, żeby bezpiecznie do tej połówki, która się tam o pana martwi, dojechać. Dojechać albo dojść. Dobra. Proszę bardzo, dziękuję. To jest taki gadżet, który pan o tym przypomni. Chcielibyśmy wręczyć pani taki drobny upominek, walentynkowy, ale przypominający o tym, żeby zachować bezpieczeństwo przy każdej okazji, nawet poruszając się tutaj bezpiecznie po chodniku, prawda? I proszę pozdrowić męża. A mieszkańcom Radomia cała akcja policji bardzo się spodobała. Jak przechodzimy, tak sobie po prostu cokolwiek dostać, myślę, że jest jak najbardziej pozytywną sprawą. To jest takie serduszko z przesłaniem. Ja przekażę to serduszko mojemu tacie dzisiaj. Żeby pamiętał. A koleżanka komu przekaże? Ja przekażę pewnie mamie. Tak, ale myślę ogólnie, że to bardzo, bardzo fajna akcja, żeby tak przypominać. Na mnie pozostaje nic innego, jak życzyć wszystkim zakochanym bezpiecznych walentynek. I pozostajemy przy temacie święta zakochanych. Dla wielu walentynki to doskonała okazja do wyznawania sobie miłości, a dla innych to święto, które nie pasuje do naszej tradycji. Postanowiliśmy sprawdzić, czy i jak Radomianie obchodzą święto zakochanych. Czy obchodzicie walentynki? Tak. A w jaki sposób? Dziś spotkaliśmy. Wolne w pracy sobie wziąłem do mojej dziewuszki. Jakiś prezent walentynkowy się szykuje, czy nie? Dostała już bukiecik. Zadowolona? Tak, oczywiście. I bluzę dostałam też piękną. Prosimy pokazać. O, no dobrze. Super girl. Walentynki to hit czy kit? Pośrednio. Pomiędzy. Zależy, kto jak uważa, a dla mnie raczej już w tej chwili jest to przeszłość. W tej chwili przeszłość, czyli pan kiedyś świętował? Kiedyś tak, jeżeli byłem w wolnym związku, no to miał to sens. Teraz z małżonką raczej to obchodzimy tak sceptycznie, bez jakichś niespodzianek. Czy dużo się sprzedaje dzisiaj kwiatuszków? Ogólnie no to sprzedaliśmy większą połowę. I nawet dużo osób kupuje. Kogo kwiaty? Dla dziewczyny. Czyli rozumiem, że obchodzisz walentynki. Tak, obchodzę. Powiedz mi, dlaczego warto obchodzić walentynki? No jak się kogoś kocha, tak, no to należy mu sprawiać prezenty, tak?
Coś się szykuje jeszcze wieczorem? Jakaś kolacja? No jakieś kino, coś się na pewno zaszykuje. Ja uważam nasze święta tradycyjne. Walentynki to jest nie nasz zwyczaj, chociaż nim jednak bardzo miły. Miły, warto chyba sobie na co dzień jednak to uczucie okazywać, a nie tylko w święta. Nie no pewnie, no szczególnie z koleżanką, także to nie ma problemu. Dlaczego warto obchodzić walentynki? Nie, no fajny dzień, no raz w roku. Myślę, że lepszy niż Dzień Kobiet dla zakochanych. Czy pamięta jakiś pani wyjątkowy dzień zakochanych, wyjątkowe walentynki? Myślę, że dzisiaj będzie dla mnie wyjątkowy, ale nie znam. A coś się szykuje? Tak. A teraz coś dla fanów gier komputerowych. W niedzielę i w poniedziałek w radomskim Game Barze rozgrywano pierwszy w Radomiu turniej e-sportowy. Licznie zgromadzeni gracze toczyli boje w popularnej grze MOBA League of Legends. Jesteśmy już drugi dzień na turnieju e-sportowym w grę League of Legends, w którym bierze udział 16 drużyn z Radomia i okolic. Zasady tej gry są proste. Drużyny rywalizują w pięcioosobowych składach. Głównym zadaniem tych drużyn jest zniszczenie pewnego Nexusa, znaczy Nexusa wroga. No i do tego celu sterują właśnie takimi bohaterami. Każdy bohater ma określoną rolę w zespole. Czym jest League of Legends? No ciężko jednoznacznie powiedzieć, tak? Gra moim zdaniem najlepsza, polecam wszystkim, tak? No ale przede wszystkim bardzo duża społeczność, miliony na całym świecie, setki, tysiące turniei, czy to w Polsce, czy w Europie, czy na świecie. Dlaczego dzisiaj zdecydowałeś się przyjść na turniej? To znaczy ogólnie dowiedziałem się od znajomej, że taki turniej jest, a już jakiś czas chciałem wziąć udział w podobnym przedsięwzięciu, a tym bardziej, że to jeszcze znajomy jest organizatorem, tak więc było mi miło, że zaprosił mnie do drużyny i że mogę dzisiaj z nimi tutaj być. Ten turniej jest transmitowany w internecie i jesteś jednym z komentatorów tych zawodów. Tak, tutaj z kolegą, amatorsko powiedzmy, się zgłosiliśmy. No myślę, że jak na pierwszy raz całkiem okej. Transmisję możecie obejrzeć, jest live stream, czyli na żywo na Twitch, tam no, platforma do streamowania gier, także wszystko jest na żywo. Jak zachęciłbyś graczy, żeby rozpoczęli swoją przygodę z League of Legends? Się nie da zachęcić, graczy się trzeba urodzić i tyle. Ja to całe życie gram i narzekam i jest dobrze. A obszerniejsza relacja z turnieju e-sportowego jest dostępna na naszej stronie internetowej. Mam jeszcze dla Państwa zaproszenie do programu Kontrast. Gościem jest Zbigniew Banaszkiewicz, który mówił między innymi o umiejętności wzajemnego doceniania dokonań na linii rząd-samorząd Radomia. To w kontekście na przykład medycyny, która od przyszłego roku akademickiego ma być uruchomiona na Radomskim Uniwersytecie. Pan mówi, że nie ma podziękowań, ale w drugą stronę, czy panu się wydaje normalną sytuacją, kiedy przyjeżdża wicepremier, minister szkolnictwa wyższego na podpisanie tego porozumienia z uczelnią? Ja rozumiem, że ona jest suwerenną, podlegającą pod właśnie ministra szkolnictwa wyższego, ale nie jest dopraszany na tą uroczystość prezydent Radomia. No dla mnie rzecz no, nie mieszcząca się w pewnych kanonach. Czyli takiego. Te standardy jakby powinny dotyczyć jednej i drugiej strony, no, rozumiem. Trzeba, tak? Trzeba czasami umieć się podzielić tym sukcesem. Pan prezydent, wydaje mi się, że czy władze miasta nie zawłaszczyłyby sobie tego sukcesu. Oczywiście to jest jednoznaczna zasługa tych, którzy umieli wydeptać. Ja bardzo serdecznie dziękuję panu
posłowi Suskiemu za to. Oczywiście też pełen podziwu jestem tej wytrwałości rektora Łukasika, bo też kiedy my sprawowaliśmy władzę, też w wielu kwestiach starałem mu się pomóc. Wiele razy uczestniczyłem w spotkaniach na poziomie centralnym z udziałem pana rektora. Nie dawało się trochę mniejsze rzeczy, żeśmy załatwiali, ale żeśmy załatwiali, więc wydaje mi się, że nikt tu sobie nie powinien tego zawłaszczać. Ten odcinek programu Kontrast już jest dostępny na naszej stronie internetowej www.zebra.tv. Telewizyjna premiera o 17.45 na kanale 828 w sieci kablowej Wektra. I tym zaproszeniem kończymy to wydanie dziennika. Przed nami jeszcze sport i prognoza pogody. Do zobaczenia. Obiektów. Prestiżowe marki modowe. Przyjazna atmosfera. Punkty gastronomiczno-usługowe. Zawsze świeże produkty i atrakcyjne ceny. To walory, dzięki którym zakupy robi się z przyjemnością. Galeria Fenix. Twoje ulubione miejsce na zakupy. Radom, ulica Grzeczna Rowskiego 29/31. W środę o godzinie 17:00 kolejny sparing w zimowym okresie przygotowawczym rozegra Radom jak Radom. Podopieczni Wernera Liczki zmierzą się z czwartoligową Energią Kozienice. Początek spotkania o godzinie 17:00 na sztucznej murawie boiska Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Radomiu. Pozostajemy w temacie radomiaka. W poniedziałek klub opublikował terminarz domowych meczów w rundzie wiosennej drugiej ligi. Zieloni jeden mecz rozegrają w środę z GKS-em Bełchatów i w piątek z Rakowem Częstochowa, a pozostałe mecze zostaną rozegrane w sobotę. Będą to pojedynki z Rozwojem Katowice, Olimpią Zambrów, Odrą Opole, Olimpią Elbląg i Legionowią Legionowo. Szczegółowe informacje, w tym godziny rozpoczęcia poszczególnych pojedynków, są dostępne na stronie www.radomiak.pl. Kolejne sukcesy Weroniki Falkowskiej. Zawodniczka RKT Return Radom zajęła trzecie miejsce w turnieju juniorek w Mołdawii. Młoda tenisistka taki wynik osiągnęła zarówno w grze pojedynczej, jak i deblowej. Środa w Radomiu słoneczna, na termometrach 2 stopnie powyżej zera. W czwartek pogodnie z temperaturą plus 3 stopnie. W piątek pochmurno, możliwe także słabe opady deszczu. Ciśnienie będzie spadać.